Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj tryb Fortnite. Jesteście fajne chłopaki, tak czy nie? No jak tak, to zaczynamy, bo moi drodzy, jest dużo do zrobienia w trybie Fortnite. Do wygrania jest ponoć Lamborghini Aventador SVJ. Ten, którego można zrobić teraz w playliście festiwalowej, ale nie za pojedynczą playlistę, tylko za zrobioną całą serię. Musisz wszystko zrobić, żeby dostać tego Lamborghini. Mi jeszcze brakuje dużo punktów. Mam obecnie 100, a brakuje mi do 200 kolejnych 100, żeby zdobyć tego Aventadora. Kurde, pad mi się rozładował. Nie mam baterii zastępczej, cholera. Została mi tylko jedna, a pozostałe dałem sobie do ładowania. A to jest dobra okazja do tego, aby sobie przetestować nowy padzik. Możecie zobaczyć jego unboxing i test u mnie na kanale. To jest ten, który żeśmy sobie kiedyś składali, no nie? W ogóle ciekawa historia jest, zaraz wam opowiem odnośnie tego pada, tylko go sobie podłączę do konsoli. O, zobaczcie, jest niezaktualizowany. Teraz pojawiła mi się informacja, że kontroler potrzebuje update'u. Update'ujemy. I w ogóle te przyciski mi się strasznie podobają, są takie przyciemnione. O, czekajcie, nie widać, nie widać. O, widzicie, są takie ciemne. Mega, kolorystyka jest świetna na tym padzie. Ale kurde, co jest z tymi triggerami? O co chodzi? Dlaczego jeden czarny, jeden zielony? Więcej na ten temat mówię na odcinku, musicie to koniecznie sprawdzić. Ale ten jest, to jest w ogóle bardzo rzadki pad, bo on jest z wadą fabryczną, ma takie... Takie pady są ponoć bardzo, bardzo drogie wśród kolekcjonerów. Dobra, kontroler podłączony, zaktualizowany. Sprawdźmy, czy działa. Okej, chyba działa. Także, kurde, ponoć w trybie Fortnite można zdobyć tego Aventadora SVJ-a. Ja go jeszcze nie mam, jak macie go w garażu, dajcie znać w komentarzach koniecznie. A my co, przechodzimy do wyszukiwania meczu. Bo najwyższy czas na to, prawda? Ja się strasznie cieszę, że już naprawili wszystko, wszystko działa. A w ogóle nie trzeba tutaj wchodzić, mecz wyszukać z Forza Tonu na przykład tutaj. Ops. Chyba jeszcze w menu powinno być jakaś dodatkowa opcja do wchodzenia do tego trybu. To jest zresztą najlepszy tryb, kurde, w całej Fordzie. Ja strasznie lubię wyścigi, ale tutaj nigdy nie wiesz, co się stanie, nie? To jest taka loteria. Za każdym razem coś innego. Skąd startujemy? Ja na razie próbuję z wulkanu startować. Patrzę, bo bardzo daleko można widzieć, gdzie są dropy na wulkanie, bo jest wysoko, no nie? I testuję tą miejscówkę. Jeszcze nie mam tej takiej swojej ulubionej, jak miałem w Forza Horizon 4 przy tej rzeczce takiej, nie? Gdzie było zawsze pełno dropów. Trzeba będzie tutaj też ogarnąć taką miejscówkę, gdzie jest dużo dropów. No i jesteśmy, boys! Dobra, zobaczmy, o co tu biega. Jest tak, idziemy sobie, czekajcie, wezmę tą kamerę najbardziej oddaloną. I o, widzę, że widzicie to, ja nie wiem, czy wy widzicie na takich ekranach, jak oglądacie. Ale tak, widzę, że w centrum Horizon są ze dwa dropy. A tutaj po tej stronie nie widzę, zajadę sobie jeszcze tam. Może gdzieś, ty, może na wulkanie są w ogóle dropy, no nie gdzieś tam w środku. Nie no, to by było chyba zbyt proste, jakby na wulkanie były te dropy, jak myślicie? No, zajeżdżam tutaj, o, jest, patrzcie, patrzcie. I w ogóle wulkan jest zamarznięty i w ogóle jest śnieg, zobaczcie, drifting. Małem Garbi. Ostatnio pytałem się was w komentarzach, jak my nazwiemy te... Maserati. Jak my nazwiemy Garbi kontra Garbi, czy jakoś inaczej? Pisaliście mi w komentarzach różne propozycje, śmiać mi się chciało, jak czytałem niektóre. No bo mieliśmy Kupa kontra Kupa, a tutaj co? Garbi kontra Garbi? Jakoś tak byśmy to nazwali? Nie wiem, kurde. Dobrze, słuchajcie, piąty poziom już mam. Już jest całkiem taka porządna fura do tego, aby się z kimś ścigać. Ale wiecie co? Ja tutaj nie byłem jeszcze z tej strony, nie jechałem, ani się nie ścigałem nigdy, a tutaj zobaczcie, jak można sobie ładnie zjechać, nie? Jakby tak samo jak z drugiej strony wulkanu, już jestem na dole wulkanu. Spoko, 250 km na godzinę prędkość maksymalna tego auta, myślę, że leciutko powinniśmy móc się tutaj pościgać.
No jestem już gdzieś wśród ludzi, muszę sobie przypisać ten taki przycisk do wywoływania szybko mapy. Jest tutaj, można sobie coś takiego przypisać, w czwórce można było sobie coś takiego przypisać. I nie musisz wchodzić na przykład do menu, żeby sobie otworzyć mapę, tylko od razu ci się mapa otwiera. Się bardzo przydaje to w Forza Horizon na tym trybie. A tutaj chyba nie mam jeszcze takiego przycisku, który jest do tego przypisany. Koniecznie i wy też, ja wam pokażę zaraz po tym meczu, gdzie to się robi. Dobra, tutaj mam jakiegoś gościa, spróbuję się z nim pościgać. Niektórzy już mają samochody z 8 poziomu. To nie są żarty. Tutaj jest chyba Garbi, tak w ogóle. Ja mam 5 poziom i tego Garbi mam ścigać? O chłopie, dobra, poczekam aż weźmie jakieś lepsze auto i się wtedy z nim pościgamy, okej? Okay? Tutaj widzę, że są jakieś dropy. A on tam jedzie do jakiegoś, poczekaj, bo skręcę sobie tutaj i zobaczymy, co tu jest. Porsche Macan RR to jest w trzeciej klasie? Dziwne, no nie? No dobra, ten gość tutaj wziął sobie jakąś inną furę. Zobaczymy, może coś lepszego niż ja mam. Tak naprawdę nie wiem, w którą stronę będziemy jechać, bo jesteśmy tak mniej więcej w środku chyba strefy. No może nie całkiem w środku, ale na pewno nie na krawędzi, więc ciężko zgadnąć, w którą stronę. Gościu ewidentnie zbiera te dropy. No nie chciałem go wyzywać, jak ma Garbi, no come on. Tutaj sporo w ogóle rzeczy. Musimy znaleźć taką misję. Dobra, BMW X5, to już jest chyba całkiem spoko do tego, żeby się ścigł siać. No, gdzie on ucieka? Ja go chciałem strąbić. BMW X5, no gościu, to już jest spoko pura. Come on, let's go. On zbiera dropy jeden po drugim, nie wiem, dopiero dołączył czy jak? Już tutaj mecz już się meczuje od dawna, no nie? Dobra, teraz wziął się do roboty. Gdzie jedziemy? Oła, dobra, jadę tutaj. Jadę tu, zaskoczę go, bo tam chyba dalej będzie trzeba przez wodę przejechać coś. No on właśnie pojechał w wodę teraz, albo jest sucho teraz, nie wiem, chyba sucho jest. Zatrzymał się gdzieś tam, dobra, jadę teraz na przełaj, bo tutaj nie ma co za bardzo drogami z taką furą, halo. No, chyba lepiej, nie? Chociaż X5, nie wiem, no chyba dobra fura jest, no nie? Nie miałem jeszcze tego Maserati, więc nie wiem, jak ono sobie radzi. Pierwszy raz z tym jadę, to jest jakiś taki SUV. SUVy często z pokonywaniu terenu niewiele mają wspólnego. Bo po prostu taki wyższy hatchback jest, no nie? To jest to tak jest i się mówi na to SUV, albo crossover. Dobra, gościu, no dałem mu szansę, miał lepszą furę. No ale i tak nie pykło. Dobra. I teraz będziemy mogli sobie ulepszyć Maserati, mam nadzieję. Bo nie wiem, może to BMW jest lepsze od nas. Dajcie znać w komentarzach, ja jeszcze nie poznałem tych wszystkich furek. Dobra, dojechałem. I mamy Exomotiv. No, chyba już miałem ten samochód. Ponoć jest bardzo dobry tutaj w trybie Fortnite, ma napęd na 4 buty, come on. Dobra, jedziemy, chodź. 6 kontra 6, super! Zamykamy, okej. Okay. Warszawa chyba będzie miała wyższą prędkość maksymalną, a tutaj to jest dość istotne na prostej. Lucek, czemu nie grasz na kierownicy? Lucek! Zagraj na kierownicy w końcu! No. Nie, no na razie został z tyłu ten typo, ale coś czuję, że może mnie podgonić tutaj. Pojechał na przełaj, ziomek. Te kamienie pojechałeś tutaj drogą, trzeba jechać. Już po nim jest, już jest po nim. Tutaj nigdy po tych kamieniach nie jedźcie. Ja już cię kilka razy naciąłem, naprawdę. Jest tragedia, tragedia. Zawsze wybierajcie tu drogi. To się tak jeździ źle, jakbyś po mieście jechał. Nigdy nie wiesz, kiedy kamień ci wyskoczy. Chyba, że już naprawdę poznacie tak dobrze ten teren, że będziecie znać położenie każdego kamyka tutaj na tej pustyni. Ja jeszcze nie znam i unikam tego wszystkiego tutaj, bo jest tragedia, jest tragedia. Dobra, bronko. Tu mamy 19 tysięcy biegów w tym bronko. Zawsze trzeba tutaj zmieniać. Dobra, co my tutaj mamy? Czekaj, ktoś tutaj jedzie. Ktoś tu chyba kończy pojedynek, bo to jest krawędź mapy. Pewnie będzie miał coś dobrego. Trzeci poziom jeszcze się rozbił. Dobra, kibicujemy mu. Dawaj. Gdzie on się podział? Aha, bo on chyba wygrał. On chyba wygrał, wiesz? On będzie miał teraz który? Albo się rozbił i... Co on? O co tu chodzi? Gdzie on jest? Mi się wydaje, że on tu miał koniec pojedynku i gdzieś się powinien zaraz pojawić. Tylko, że miał trzeci poziom, to tak trochę... Ej, on... Może wyszedł z meczu? Nie wiem. Zobaczył siódmy poziom, powiedział, dobra, ja kończę. Pograł sobie później. Nie wiem, o co chodzi, ty. Gościu nagle zniknął z radaru. 14 graczy zostało do końca. Mapa jest duża, no nie? Czekaj, coś tam się pojawiło z tyłu przez chwilę. Nie wiem, czy to był on, czy to nie był on. O, tu mamy kolejnych dwóch, zobaczcie. I możemy za nimi już jechać. To jakieś chyba dobre auto, tak? Jakiś super offroadowy, jest chyba z 10 poziomu.
Także ja jestem zainteresowany tutaj walką. Może mi się tym bronko opłaci. Nie wiem, zobaczymy. Jedziemy za nimi. Oni tu będą zaraz kończyć pojedynek gdzieś, na pewno. Jedziemy do krawędzi. Jak tak będę wygrywał, to kurde. No mówię, te pustynie tutaj są tragiczne. Jak graliście, to pewnie zauważyliście, że jest lipa. Dobra, zawracamy. Ten już będzie tu startował, zobacz. Zostawił sobie ten samochód, okej. Zmienił sobie na 9 poziom, dawaj go. Ciąg. Kurde, z tyłu, a już byłem rozpędzony. Szlak, niedobrze. Niedobrze, bo teraz muszę zawrócić i znowu się rozpędzić. Co by tu zrobić? Dawaj. Ten ma co? Ten ma jakiś szosowy i szybki samochód. Nie, nie, dobra, tego odpuszczam, ale tutaj są. Nie, 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 o, Camaro. Kurde, niedobrze, niedobrze. Camaro by było dobrze uszczypnąć tutaj. Mają jakiś przejazd offroadowy w dodatku. No dobra, no to ja zobaczę, co to za drop tutaj jest. I tu też widzę, że są jacyś gracze, okej. Okay. To był jakiś dropik, no nie? Coś tu było, coś tu było. Kurczę, ale jasna ta granica, zobaczcie. Bardzo jasna. Tutaj coś typu od pierwsza i my tak, patrz. Jedziemy, jedziemy! O nie, na autostradzie się kończy szlak! Co teraz? O shit, niedobrze, nie do... Co on zrobił? Nie, czekaj, gdzie to się kończy? To się kończy tu! O nie! To się kończy zaraz za tym... O kurczę, myślałem, że tylko... O, nie znam jeszcze tej mapki. Kurczę, ten na offroad pojechał, ale mnie zrobił. Nawet jakąś czapkę wylosowałem. Kurde, gdzie tu się tego Aventadora zdobywa? Chyba za jakieś osiągnięcie. No dobra, ale wiecie co? Chodźmy sobie teraz do sterowania, bo musimy ogarnąć jedną bardzo ważną rzecz. Chodzi o szybkie pojawianie mapy. I zobaczcie, tutaj nie mam przypisanego żadnego przycisku do tego. I chciałbym... Na przykład ten przycisk, LB. Normalnie on tutaj jest do sprzęgła przypisany w tym kontrolerze, ale ja będę miał to... I zobaczcie teraz. Naciskam sobie tylko ten przycisk na tym moim nowym, customowym padzie i od razu mam mapę. Wychodzę i od razu pych. Zobaczcie. I mam całą mapę otwartą. To jest mega, mega pomocne w trybie Fortnite. Zaraz wam to pokażę. Koniecznie sobie przypiszcie też taki przycisk do otwierania mapy, bo nie musicie, patrzcie, klikać tu i czekać i potem jeszcze wychodzić z powrotem. Tylko klikacie jeden przycisk, pyk i wychodzicie. Mega, mega się to przydaje, bo możecie sobie łatwo zaplanować trasę. I myślę, że gdybym z tym Centenario widział, gdzie jest ten punkt końcowy, właśnie otwierając sobie szybko mapkę, to bym miał dużo większe szanse, żeby z nim wygrać. Mimo, że no, to było Centenario, no come on, tak? Ale no, miałem całkiem niezły samochód, więc... Były szanse dość spore. Pojawiłem się koło hoteli i tutaj jest taka góra, widzicie tam szczyt, gdzie są te takie jakieś anteny, nie anteny. Tutaj sobie mykniemy tylko kamerką dookoła, zobaczymy, czy gdzieś nie ma jakiegoś dropixa. Coś tam w oddali widzę, coś tutaj, może w tej bogatym, może w tym takim bogatym miejscu coś będzie, na przykład na jakiejś plaży czy coś. Wiecie, ja nie znam jeszcze tych wszystkich drop pointów. Nie wiem, gdzie to może być pochowane, nie? Te wszystkie takie miejsca dropy. Dlatego wjeżdżam sobie często na jakieś wzgórza, jak zaczynam tryb Fortnite i sobie oglądam dookoła, gdzie są jakieś dropiki. No nie, jak widzieliście, ostatni mecz zaczęliśmy sobie na wulkanie. Tam widziałem bardzo dużo. No, co prawda miałem daleko do tych dropów, musiałem długo do nich jechać. Ale zobaczcie, tutaj właśnie koło tych hoteli jest taka górka, na którą możecie sobie wjechać. I na tej górce, z tej górki możecie sobie pooglądać dookoła, gdzie co jest. Mniej więcej, nie? Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj jest koło tych hoteli. Tam widzę, że dwa dropy są, już ktoś tam chyba się w tą stronę kieruje. A w ogóle to ktoś się chyba do mnie kieruje. Czy będzie pojedynek Garbi kontra Garbi? Niemożliwe, zobacz. Czekaj, ziomek, bo ja tu szukam dropa. O kurde, o shit, o shit! O shit, tego nie róbcie nigdy w trybie Fortnite! O shit! Dobra, to miał piąty poziom? Dobra, jadę zobaczyć te dropy tam. Kościół mnie nie zaatakował, miałem za niski poziom. Dobra, i patrzcie, chcę otworzyć sobie mapkę szybciutko. Naciskam ten przycisk i wyłączam. I zobaczcie, samochód się nie zatrzymał, on sobie dalej jedzie. To prawda, nie dodaje samochód gazu sam. No, musimy wyjść z tej mapy, żeby tego gazu dodać. Ale wiecie, o co chodzi. Dobra, tu mnie ziombel goni. Zobacz, był jakiś inny w ogóle chyba. Mógł mnie wyzwać, bo miał nawet zasięg do mnie, ale... Tutaj są dropy, które mnie interesują. Dogania, 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 dogania. Nie wiem, czy dam radę dojechać. Oh, shit! Nie wiem, czy dam radę dojechać tutaj do dropixa.
dogonił mnie, dobra, chodź. O, szósty poziom, aż się zadławiłem. O kurde, ty. 3 kilometry? No dobra, spróbujmy. Najlepiej będzie tu chyba jechać drogą. Tak, zobaczcie, mamy... Pojechał na offroad, dobra. To będzie ciekawe porównanie. Widzicie, teraz szybko sobie otworzyłem mapkę. Jadę sobie asfaltem. Gościu pojechał tą Audicą RS6. To jest, kurde, super szybki samochód. Dużo szybszy od mojego. Ciekawy jestem, czy uda mi się go wyprzedzić, jadąc sobie tutaj drogą. Na tych kamieniach, zobaczcie, on mnie teraz sporo tutaj wyprzedził, nie? Na tych kamieniach bardzo łatwo jest się rozwalić. Tam są takie, taki dołek jest, się wjeżdża, zaraz się o coś możesz... No, wyskakują ci nie wiadomo kiedy, zwłaszcza jak jedziesz szybko. I na razie gościu widzę, że radzi sobie bardzo dobrze przez ten teren, więc jestem trochę zestresowany, no, jestem trochę zestresowany. Chyba ma przewagę, ale pamiętajcie, w każdej chwili może się... O nie, chyba jednak jemu się tym razem udało. O nie, 900 metrów, kurczę, lepiej to zrobił. Ajajajajaj, nie wyszła mi moja taktyka. Ach, nie przydało mi się teraz to szybko otwieranie mapki. 6. poziomem gonić się pierwszy, masakra. 0 honoru. Teraz tak wczytuję sobie tryb Fortnite i ogarnąłem, że moja herbata wygląda jak szczochy. Nie, taki kolor ma, kurde. Moim zdaniem się ośmieszył ten gościu, ale dobra, no. Wygrał to wygrał, trudno. Miałem szansę i tak, chociaż myślę, że jakby zamiast tego Garbi był Mini Cooper, który 2 paki wyciągał bez problemu, no to myślę, żebym go rozwalał. A jestem zaskoczony, że on tam pojechał, bo naprawdę ja się bardzo często rozwalałem, jak przejeżdżałem przez tą taką pustynię, przez taki tutaj otwarty teren, naprawdę wyskakują te kamienie nie wiadomo skąd. Musiał mieć jakiś 6. zmysł, albo po prostu już dużo grać na tych mapie i dobrze ją znać, bo jak widzicie, poszło mu to bardzo sprawnie. Okej, tutaj mamy następny cel. O nie, 3. poziom to za wysoko chyba, czy nie? Ty, co to za samochód jest? To jest jakiś Hyundai, no nie? Go nie było w... Może był w poprzedniej części? Już nie pamiętam. Ej, wiecie co, ja teraz gram na Xboxie, Xbox Series X. I gram w tym trybie z gorszą grafiką. I tak zauważyłem, że ta noc jest taka niezbyt przyjemna dla oka, bo wszystko jest takie strasznie ciemne. Jak się ma te maksymalne ustawienia, jakieś tam graficzne, to te efekty wszystkie, to trochę tą noc rozjaśniają. Zresztą w Forza Horizon 5 jest piękna noc zawsze, bo jest zawsze taka księżycowa, wszystko ładnie widać. No ale powiem wam, że trochę gorsza jest tutaj grafika na Xboxie w tym trybie 60 klatek w nocy, to teraz jest tak nieprzyjemnie ciemno, jakbyśmy grali w Forza Horizon 2. Wiecie co, sobie patrzam tutaj dookoła i tak okolice tego wulkanu są takie dosyć biedne, jeśli chodzi o dropy. Tutaj najczęściej dropy są przy festiwalu Horizon. Dość często można je spotkać i zobaczyć nawet gdzieś tam z góry. A wezmę sobie tego Macana, bo ten taki niezbyt był samochód po tych terenach, jak teraz jechałem. Bardzo pusto, ja myślę, że to może być trochę spowodowane tym, że właśnie widać dużo z tego wulkanu i ktoś się może zrespić na wulkanie i zobaczyć jakby 1000 dropów. Więc może następny drop zaplanuję sobie, żeby się pojawić gdzieś tam na terenach... Co tu jest? Zaplanuję sobie, żeby pojawić się gdzieś tam na terenach typu dżungla albo coś takiego. Tu mamy bardzo ciekawe płaci. O! I bierzemy. Super. Jedziemy się ścigać, to już 6. poziom, ziomek. Dobra, tutaj mamy jakiegoś ziombelka. Co? O, ten sam samochód. W którą stronę jedziemy? Oby nie w jego stronę, bo tutaj nie wiem. O, kurczę, dobra, jest na pół. Zawracamy sobie. Na wulkanie! Ej, mamy takie same samochody, takie same szanse. Zobaczymy, co się stanie. Będziemy musieli chyba przejechać przez ten line. Dobra, to... Wiecie co? Bardziej się opłaca pojechać tym tutaj takim wąwozem. Kojarzycie, tutaj się skacze, robi ten taki wielki skok. Lepiej tu pojechać, bo tutaj jest czysto w miarę, niż przez ten las się pchać i tam takie różne pagórki, srurki i te rzeczy, no nie? Więc lepiej sobie tutaj myknąć ładnie, pyk pyk. A zobaczymy, co gościu zrobi. On podejrzewam, że właśnie pojedzie w ten las i tam będzie próbował swoich sił. A tutaj zobaczcie, jak jest czysto i jest w miarę gładko. Można sobie tu ładnie podjechać. Tak, z tego co widzę, to właśnie bardzo często w festiwalu Horizon są dropiksy. Jeśli macie jakieś swoje ulubione miejsce, to oczywiście protipy są mile widziane w komentarzach. Pamiętajcie o tym. Pomagajmy sobie wzajemnie. Halo, Polska. Bardzo ciężko jest tu podjechać, tu poczałem w ogóle. Ja nie widzę tego cypka nawet na radarze. Zrezygnował jest czy ja? Nie wiem.
pojechał może drogą tymi zawijasami tam. No i patrz, to jakieś dropiksy też czwarczo, chyba na tym szczycie wulkanu jeszcze się podropić. Ale tak dla testów popróbuję różne miejsca, żeby właśnie sobie posprawdzać, gdzie się opłaca, no nie? Z jednej strony podjeżdżać tutaj pod wulkan Lipa, a z drugiej strony tutaj można szybko zjechać, na przykład kogoś po drodze wyzwać, tak szybciutko, jest też taka dobra taktyka. Ktoś też tam widzę, że dojeżdża, ale to nie jest mój przeciwnik. Hops, 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 hop, dojechałem. Trochę tak koślało, nie mogłem może lepiej tą trasę wybrać. Gościa totalnie nie widać. Ten sam samochód miał więc równe szanse, gdzieś tam się... Mógł być punkt po jego stronie bardziej, bo tak jechaliśmy trochę w centrum strefy, ale wyszło fajnie. Dobrze, Cayenne Turbo. Idealny samochód do zjeżdżania z szczytu wulkanu, bardzo dobrze. Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy, panie czarodziejo? Ktoś tam ucieka, jakimś sportowym chyba takim. Ty, ale nie no, dosyć szybkie ma to auto, więc myślę, że warto o niego zabiegać, takiego przeciwnika dobrego. Zobaczmy, 8 poziom, o kurde, Lamborghini! O kurcze, dobra, spróbujmy. O shit, ale poleciał. Rozwalił się już, Lamborghini. Ty, to jest już tutaj 300 metrów, patrz. Trzeba uważać, żeby trafić w to, nie? Co to za dziwne, ej, co, przecież duża strefa jest jeszcze, nie? Dlaczego się tu ścigaliśmy? Ale dziwne. Pierwszy raz coś takiego mam. Dobra, Camaro, ja... Niezbyt to Camaro tutaj, w tym miejscu akurat. Pewnie ma AWD, musimy to sprawdzić. Nie, napęd na... Ty, napęd na tył ma. O kurcze. W czwórce wszystkie samochody praktycznie lubili AWD. Ferrari, nie Ferrari, wszystkie miały AWD, koniec. Tak było. Dobra, ale mamy ósmy poziom, to już całkiem nieźle jest. Zobaczymy jak mi pójdzie. Jezu, tragedia jest to, Camaro tutaj. Strasznie się obraca, trzeba uważać na to. Widzę, że tam na dole jest jakiś przeciwnik, coś tam próbuje po drodze śmigać. Fajnie by było się z nim spotkać i porozmawiać, nawet takim Camaro. Myślę, że będzie to niezłe wyzwanie wygrać z kimś w ogóle tam. A on czeka na kogoś, cwaniaczek, zobacz. Tam, patrz, jeden na drugiego czeka, o da fuck, dobra, musimy się tam wrąbać. Czekaj. Dawaj go. O kurde, to jest... Nie, dobrze. Wyzwał na pojedynek tamtego typa, O, 10 poziom by mnie rozwalił. Jeszcze ten szalony RS200, no nie? Dobra, że tak powiem, zjeżdżam stąd. No tak, zdecydowanie. Dobrze, że nie ścigam się z tym RS200, bo mogłoby być ciężko. Ja w ogóle zjeżdżam z tej złej strony. Powinniśmy jechać na tą hopkę od tej strony, co wjeżdżałem na wulkan, no nie? By było najlepsze. Tu widzę, że znowu dwóch typków się tam gdzieś... Co to było? Ej, ten na jakichś haksach. Jak on wystrzelił nagle, the fuck? Co to było? Ej, widziałem to, jakieś haksy. Gościu nagle tak wysprzęglił, nie wiem, ej, cofnijcie sobie nagranie i zobaczcie na minimapie, co się stało. Gościa nagle wysprzęgliło w kosmos, nie? Dobra, musimy jechać do strefy, tam widzę, że jeden gościu jedzie dla... chciałbym go wyzwać, ale Camaro będzie ciężkie, żeby tutaj coś porobić pod górkę. Na pewno tył przypominam tylko, no ale spróbuję. Ojej, tragedia, on się tu zakopuje, opony szosowe. Nie mogę tego typka dogonić, to nie jest zły. O, się. Ej, naprawdę, zobaczcie, ile dają tutaj te opony, no nie? To znaczy, te akurat, co mam, to psują, bo to są jakieś, wiesz, szosowe. I no, autentycznie nie podjedziecie nawet takim samochodem z klasy 8, nie podjedziecie w ogóle pod górę. Taką stromą, no nie? Już kiedyś żeśmy sobie na odcinku testowali, że te opony mają bardzo duże znaczenie i w trybie Fortnite to dobrze widać, zobaczcie. Tu na pewno nie są jakieś złe opony. Samochód jest ultra szybki. 8 klasa, nie?
I zobaczcie, ja nie mogę tu podjechać. Nie wpadnijcie w tą pułapkę, co ja. Nie próbujcie tutaj nikogo wyzywać, jak macie samochód typowo szosowy. A tak ciężko odgadać, bo czasami te niektóre szosowe samochody mają też opony offroadowe i wiadomo, żeby sobie poradziły, żeby tu podjechać, no nie? A ja Camaro nie mogę, napęd na tył i kościół jest słabo. Dobra, muszę stąd zjechać bokiem i objechać tą... O, patrz, ej, ja... Uła, tutaj się strefa zmniejsza. O nie, szybko do tej drogi, kuźwa! Ej, mnie rozwali strefa. Ej, Autentico, ja tu nie podjadę Camaro! O, no jestem w szoku teraz. Dobra, mo... O ja! Ej, to jest nowy wymiar rozgrywki w trybie Fortnite. Pierwszy raz coś takiego... O, się, ej! Najgłupszy koniec chyba, jaki kiedykolwiek miałem w trybie Fortnite. Ja pierni... Ej, zobaczcie, jaka jest różnica w oponach, no. To nie jest jakaś, wiesz, ogromna górka. W Forza Horizon 4 byś normalnie to podjechał, no nie? A tu, no, no nie da się, człowieku. I koniec. Aha, bardzo mi się to podoba, bo można wysłać na przykład jakieś, nie wiem, jakieś Ferrari, albo właśnie takie Camaro. I jak będziecie mieli finish na wulkanie, ty będziesz miał na przykład, nie wiem, Porsche Cayenne, to go porobisz bez problemu, mimo że będziesz miał dużo wolniejszy samochód, no nie? A będziesz miał te opony, wiesz, offroadowe. Nawet to Porsche z 6 poziomu, zobaczcie, 2 poziomy niżej. I gościu, i robisz, robisz tylko bez problemu. On cię wyprzedzi na początku, a po drugie ty go robisz. No nie? Ej, będzie trzeba to kiedyś przetestować. Mam nadzieję, że będą miał jakiś taki pojedynek w trybie Fortnite, żeby to sprawdzić, jak to działa. A ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejas.